Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy sobie na temat następców Rebelli Red. Po szybkim streszczeniu fabuły, a później recenzji, teraz przyszła pora na omówienie. Konkretnie omówienie kwestii podróży w czasie. Ta odgrywa w filmie dość istotną rolę, a niestety obawiałem się tego, że skoro mamy do czynienia z taką, a nie inną produkcją, to zostanie ona aż za bardzo uproszczona i w efekcie źle przedstawiona. No i moje obawy niestety się potwierdziły i ewidentnie coś tu poszło nie tak. A co konkretnie? No to zaraz się tą przyjrzymy, także bez spędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o cały wątek podróży w czasie, to do głowy przyszły mi konkretnie dwie rzeczy. Pierwsza z nich dotyczy samego jej przebiegu, gdzie ogólnie rzecz biorąc nie był on zły, wyglądało to wszystko w miarę Ok, poza samym zakończeniem. Mianowicie chodzi o to, że Ed i Chloe wróciły do domu za wcześnie. W filmie nie zobaczyliśmy baru, na którym te wszystkie wydarzenia miały się rozstrzygnąć i przez to, że go nie zobaczyliśmy, to nie wiemy co się na nim stało, a do całego zdarzenia upokorzenia Bridget przecież tak czy siak mogło dojść. Dziewczyny były święcie przekonane, że po tej całej akcji w gabinecie Marina to nie ma opcji, żeby na baru coś się wydarzyło i dlatego zamiast poczekać te bodajże dwa dni do balu, żeby mieć absolutną pewność, czy nic się nie wydarzyło, te uznały, że już na spokojnie mogą wracać do domu, bo nic się nie wydarzy. Tylko że przez to, że one nie zaczekały do balu, to nie ma absolutnej pewności, tam mogło się coś wydarzyć. Wiecie, u Jany i ekipa mogli się jakoś uwolnić ze szabanu i tak na ten bal przyjść. Ten ich ziomek Morgi, który nie został złapany przez Marina, no to mógł albo on uwolnić ich ze szabanu, albo sam pójść na bal i coś Zrobić. Okej, okay, pozostaje kwestia tego, że Jet i Chloe przejęły tą książkę w tył przepis na miksturę, ale to nie zmienia faktu, że Ujana i reszta mogli wykominać coś innego i, i tak upokorzyć Bridget. No, nie wierzę w to, żeby w takiej sytuacji, kiedy Ujana była tak żądna zemsty, no to by się poddali bez walki i nie zrobili absolutnie nic. Jeżeli udało mi się znaleźć jeden sposób na zemstę, to myślę, że drugi również by znaleźli. Dlatego Ed i Koi powinny zostać aż do balu i dopinować, że na bank nic się nie odwali, a tak, no to dalej pozostawiały furtkę na to, że mogło się tam coś wydarzyć. Jeśli chodzi o sam przebieg podróży w czasie, to to jest mój jedyny zarzut, jaki mam. Natomiast ta druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest już to, co się wydarzyło później, czyli skutki podróży w czasie, które jak najbardziej powinny się pojawić nasi nie pojawiły. Nawet w samym filmie było to podkreślone, że skutki zakrzywienia czasu przestrzeni mogą być nieodwracalne. No to w takim razie, jak to jest, że gdy dziewczyny wróciły do teraźniejszości, po tylu różnych rzeczach, które się wydarzyły w przeszłości, jedyne co się zmieniło, to to, że krowa kier jest dobra, a tak poza tym, to żadnych innych skutków nie ma. Jakieś inne zmiany poza tą jedną powinny się stać. I mam dla was cztery propozycje takich zmian, z czego dwie podrzuciliście wy w komentarzach, także bardzo dziękuję. Po pierwsze, krowy nie powinna istnieć. W trakcie całej podróży w czasie dziewczyny niechcący doprowadziły do tego, że na bał nie było Kopciuszka, a to właśnie na nim pozna się bliżej z księciem i pewnie to właśnie wtedy zostaje parą, a w efekcie Kopciuszek dokonała zmiany swojej dziewczyny w elegancką damę. Tylko że to się nie stało, więc nie dość, że Kopciuszek nie powinna przejść zmiany osobowości, to przede wszystkim nie powinna narodzić się kroi. No bo skoro Kopciuszek w ogóle nie poszła na bal, no to książę mógł na tym balu spędzić czas z jakąś inną kobietą i to z nią się potem związać. Czyli Chloe powinna z automatu zniknąć. No i wtedy też w ogóle powinno dojść do takiego paradoksu, że skoro Crowi się nie narodziła, to nie cofna się w czasie Z no i nie zmienia przeszłości, więc nic nie powinno się zmienić. A w musicalu na taki paradoks bym nie liczył, więc po prostu uznajmy, że Chloe znika. No i tak samo znika też Chad, ale czy to coś zmienia? Wydaje mi się, że nie. Po drugie, i teraz będzie propozycja od Was, Red mogła pojawić się w Oredonie wcześniej. Z filmu dowiadujemy się, że Krajna Czarów miała dołączyć do Unii Zjednoczonych Królestw, ale nie dołączyła, no i chciała zaatakować, z tego powodu zamknięto koiczą Noę i Krajna Czarów została odcięta. Słynnego ciekawy jest fakt, że wszyscy załoczyńcy zostali zasłani na wyspę, a Krowakier Kier nie. Mało tego, miała propozycję dołączenia do pozostałych bohaterów. Myślę, że jest to też temat na odcinek, ale tu zobaczymy. W każdym razie jak ktoś z Was miałby pomysł, dlaczego Krowakier Kier nie trafia na wyspę, to napiszcie w komentarzach, to może coś pokminimy. A teraz do tematu, to gdyby krowa Kiel nie była zła, to zapewne nie chciałaby zaatakować, tylko na pewno dołączyłaby do pozostałych. Miałby to też w ogóle sens, że dołącza, no bo wtedy byłaby dobra, więc w sumie czemu nie? No i w efekcie tego Kaina w byłaby częścią Oredonu, a dzięki temu Red mogłaby pójść do szkoły wcześniej, a nie dopiero w momencie kiedy Uma uznała, że ona też na to zasługuje. I oznaczałoby to przede wszystkim to, że gdy dziewczyny wróciły do teraźniejszości, to nie byłby to moment, gdy obie dopiero co przybyły do Edonu, a jedynie Chloe. Natomiast Red byłaby tam już od jakiegoś czasu, więc krowieki by tam w ogóle nie było, no bo po co ma ona być na kolejnym rozpoczęciu roku, gdy jej córka przybyła w tej szkole już od jakiegoś czasu. I dodajmy jeszcze do tego fakt, że nie wiemy w którym dokładnym momencie Red przybaby do Edonu, a w takiej sytuacji istnieje cień szansy, że znalazłaby się tam przed rozpoczęciem akcji znanej strogi następców, ewentualnie w jej trakcie. A czy jej obecność w tamtym czasie by coś zmieniła? Myślę, że tak. Znając jej charakter, ciężko mi sobie wyobrazić, czy byłaby tylko gdzieś w te, a raczej miałaby jakiś większy udział w tej historii. Moim zdaniem, przede wszystkim Red powinna poznać się bliżej z Mal. Obie na pewno by się porobiły, a do tego ich przyjaźń mogłaby mieć jakiś wpływ na przebieg wydarzeń. Może na przykład to nie Ben, a właśnie Red uświadomiłaby Mal, że lepiej być dobrą. Kto wie? Generalnie możliwości na zmiany jest naprawdę wiele. Po trzecie, również propozycja od Was, zegarek do podróży w czasie nigdy nie powstał. No bo tak, Madox, przyjaciel Red, zbudował zegarek po to, żeby ona mogła zmienić swoje życie. Ale w sytuacji, gdy dziewczyna nie miałaby nad sobą mamy chcącej ją kontrolować w każdym aspekcie, mogłaby wyjść życie dokładnie takie, jakie chce, i nie byłby do tego potrzebny wehikuł czasu. W takiej sytuacji Maddox nie musiałby go budować. No i to również prowadzi do paradoksu, bo skoro wehikuł czasu nigdy nie powstał, to dziewczyny nie miały jak cofnąć się w czasie i zmienić przeszłości, więc ta powinna pozostać niezmieniona. A jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w muzykalu, więc sytuacji do żadnego paradoksu nie dojdzie. Także ja mam tę kwestię po prostu pominną i się nad nią dajnie zastanawiał. I na koniec ode mnie taka jeszcze propozycja, na zasadzie ten skutek mógł być, a nie musiał, czyli to, że budżet w ogóle nie zostaje królową kier. No bo tak, na końcu mu widzimy, że budżet jest królową kier, tylko że dobrą, co oznacza, że tak czy siak jest władczynią krainy Charv. I gdy to zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy nie ma innej opcji? Czy nawet dobra budget musi być królową? No bo jeżeli chodzi o dziedziczenie tronu, no to przede wszystkim musi ona należeć do rodziny królewskiej oraz być pierwsza w końcu do objęcia władzy. I z jednej strony mogło być tak, że oba te warunki spełniła, a z drugiej strony wcale nie musiało tak być. Widziałbym to tak, że albo Bidget w ogóle nie należała do rodziny królewskiej, albo mimo że należała, to był jeszcze ktoś, kto miał pierwszeństwo do objęcia trodu. Bardziej za tą drugą opcją i swoją drogą co do niej, to przypomina mi się filmowa wersja z Scana Charles z 2010 roku, gdzie w królowej Kie, wciela się Hena Bonham Carter. W tej wersji miała ona siostrę, czyli Mianę, znaną jako Biała Królowa, więc może też i w następcach istniała, i była starszą siostrą, więc miała pierwszeństwo, a Bidget kierowana chęcią zemsty za wydarzenia z przeszłości postanowiła się jej pozbyć i przejąć władzę w Kanie czarów, a potem mając swoją armię uderzyć na Oradon tylko po to, żeby odpłacić się za to, co się stało w czasach szkolnych. Jednakże tak jak powiedziałem, to mogło się wydarzyć, ale nie musiało. Z tego względu, że mogło być tak, że Bridget i tak miała zostać królową i gdy nie została, to poczuła, że jest to idealna na niej okazja na wyrównanie rachunków. Choć moim zdaniem takie przejęcie władzy pod wpływem emocji byłoby ciekawsze i idealnie by pokazało, jak duży wpływ wywarło na nią to, co się wydarzyło na balu. I to już wszystkie propozycje skutków podróży w czasie. Szkoda, że żaden z nich nie wszedł w życie, bo szczerze mówiąc, takie kompletne wywrócenie świata do góry nogami w spin-offie jeszcze bardziej podkreśliłoby to, że jest to odrębna historia. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Jedyne co nam pozostaje teraz liczyć, to że faktycznie jakiekolwiek skutki dostaniemy w kolejnym filmie. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał no i napiszcie w komentarzu co myślicie. Po prostu standardowo komentarze są do Waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa!